Wielkie brawa Miss Eko. Oprócz wyborów Miss Eko, nasze kandydatki podczas konferencji prasowej, która odbyła się tydzień temu, zaprezentowały nam swoje talenty. Śpiewały, tańczyły, prezentowały wiele swoich umiejętności, a głosami jurorów tytuł Miss Talentu uzyskuje... Z numerem 17 Aleksandra Laśkiewicz. A otrzymuje Ola pobyt w hotelu Megaland. Wspaniały weekend w spa. 3 zabiegi kosmetyczne na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego. Kapelusz od firmy Britsha, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Adne. Zestaw kosmetyków od firmy Dziaja, talon na zakupy w firmie Desperado London. Karnet na zabiegi kosmetyczne do Instytutu Urody Pani Bony Tomas oraz kwartalny karnet do klubu Sportera Fitness. Czyli też cała masa nagród. Jeszcze raz brawa. Tym bardziej, że przyznaliśmy już wszystkie tytuły komplementarne i czas na te najważniejsze decyzje jury głównego. Uwaga, uwaga. Druga wicemis Polonia województwa łódzkiego 2009 zostaje... Nie mogę, zdenerwowałem się. Z numerem 18 Sara Kruścicka. Sara otrzymuje pobyt w hotelu Magellan, wspaniały weekend w spa, 5 zabiegów kosmetycznych na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego, kapelusz od firmy Britsha, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Agmat, zestaw kosmetyków od firmy Ziaja, talon na zakupy w firmie Desperado London, karnet na zabiegi kosmetyczne do Instytutu Urody Pani Bony Tomas, półroczny karnet do klubu Sportera Fitness, biżuterię od salonu sukien ślubnych Naina, karnet do pracowni urody oraz weekend dla dwojka w jednym z hoteli. Focus. Druga wicemis Polonia województwa łódzkiego 2009. Sara Kruścicka, rodowita sierotanka. No dobrze, teraz pierwsza wicemis. Uwaga, pierwszą wicemis Polonia województwa łódzkiego 2009 zostaje... Brunetka z numerem 8. Justyna Małek! A pierwsza wicemis Polonia województwa łódzkiego 2009 otrzymuje pobyt w hotelu Magellan, wspaniały weekend w spa, 5 zabiegów kosmetycznych na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego, kapelusz od firmy Britshop, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Admet, zestaw kosmetyków od firmy Ziaja, talon na zakupy w firmie Desperado London, karnet na zabiegi kosmetyczne w Instytucie Urody Magister Iwony Tomas, półroczny karnet do klubu Sportera Fitness, biżuterię od salonu sukien ślubnych Naina, karnet do pracowni urody oraz weekend dla dwojka w jednym z hoteli Focus. Justyna Małek, pierwsza wicemis. Fabianic.